Język towarzyszy nam nieustannie w codziennym życiu. Dzięki niemu możemy porozumiewać się z innymi ludźmi, nadawać komunikaty, wyrażać emocje, poznawać rzeczywistość i otaczający nas świat. Czy wiemy jednak, jak powstał nasz język ojczysty? Jak się rozwinął i skąd się wzięły słowa, których używamy? Dzisiejszy filmik pozwoli nam odpowiedzieć na powyższe pytania. Język polski znajduje się na trzecim miejscu najtrudniejszych języków świata, tuż obok chińskiego. Nauka naszego języka stanowi nie lada wyzwanie dla przedstawicieli innych kręgów kulturowych. Rozbudowany system odmiany wyrazów, trzy gramatyczne płcie i ich chrząszcz brzmi w trzcinie, czyli charakterystyczna szeleszcząca wymowa. To wszystko sprawia, że opanowanie polskiego niewątpliwie jest dla obcokrajowca wielkim osiągnięciem. Język polski znajduje się obecnie na 26. miejscu najczęściej używanych języków na świecie i posługuje się nim około 44 miliony ludzi i jest także jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej. Przodkiem języka polskiego, tak jak większości języków europejskich, jest język praindoeuropejski. Na skutek wędrówek plemion wyodrębniły się trzy dialekty: czesko-słowacki, łużycki i lechicki, z których powstały osobne języki: zachodniosłowiańskie, wschodniosłowiańskie i południowosłowiańskie. Język polski powstał z zachodniego wariantu języka prasłowiańskiego, z dialektu lechickiego. Pierwszym zdaniem w całości spisanym po polsku było zdanie, które chłop, Czech Boguchwał, zwany Brukałą, wypowiedział do swojej żony Polki Ślązaczki: daj, a cię ja pogruszę, a ty poczywaj. Które oznaczało: daj, teraz ja pomielę, a ty odpocznij. Słynne zdanie znajdziemy w spisanej w XIII wieku księdze Henrykowskiej. 21 lutego obchodzimy ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W Polsce jest to święto obchodzone od 2012 roku. Przez kulturę języka rozumiemy świadome i celowe posługiwanie się językiem we wszelkich sytuacjach komunikatywnych. Wyróżniamy kilka znaczeń tego terminu. Pierwsze, jako umiejętność mówienia i pisania zgodnie z przyjętymi w danej społeczności normami językowymi. Norma językowa to zatem zbiór ustalonych, ogólnie przyjętych, zaplanowanych i używanych przez dane społeczeństwo jednostek językowych oraz reguł językowych. Norma językowa zawiera w sobie normę gramatyczną, czyli wypowiedzi, ustne lub pisemne, poprawne pod względem gramatycznym oraz normę stylistyczną, czyli dostosowanie się języka do sytuacji, wybór określonego stylu języka. Druga, jako działalność kulturalno-językowa, inaczej kultywacja języka. Takie znaczenie terminu ma na gruncie polskim najstarszy rodowód, ponieważ wywodzi się z drugiej połowy XIX wieku, z publikacji m.in. Fryderyka Skobala, Aleksandra Walickiego, Lubomira Szczerbowca-Wieczora, Józefa Bliźnińskiego. Chociaż nie byli oni wykształconymi polonistami, to zajmowali się ustaleniem norm języka standardowego, ich opisem i udzielanym porad użytkownikom. Trzecie znaczenie to znaczenie jako pozytywna postawa osób wobec języka, które posługują się nim, prezentując wysoki stan wiedzy lingwistycznej oraz ugruntowaną świadomością językową. A teraz przedstawimy kilka rad, jak poszerzyć swój zasób słownictwa. Pierwsze. Czytanie książek. Rozszerzenie słownika zarówno u dzieci, jak i u dorosłych odbywa się w dużej mierze poprzez kontakt ze słowem pisanym. Dzieje się tak m.in. dlatego, że w języku pisanym mamy do czynienia z o wiele większą ilością słów niż w języku mówionym, z jakim stykamy się na co dzień w zwykłych rozmowach. Rada druga. Notuj i zaznaczaj. Jeśli masz realny problem ze zbyt ograniczonym zasobem słownictwa, z pomocą przyjść może czytanie w zasadzie jakichkolwiek tekstów. Sięgnij chociażby po gazetę codzienną. Zaznacz lub wypisz wszystkie słowa, które bez wsparcia tej lektury nie przyszłyby ci do głowy i których na co dzień nie używasz. Czytając powieść do poduszki, zwracaj uwagę nie tylko na fabułę, ale także na używane w książce słowa. Warto zawsze mieć przy sobie ołówek i zaznaczać te, które zwróciły twoją uwagę. Rada trzecia. Przygotuj terminy i pojęcia. Kiedy przygotowujesz się do pracy nad dłuższym tekstem naukowym, np. pracą magisterską lub doktorską, warto pomyśleć nad stworzeniem na własne potrzeby banku często pojawiających się terminów i pojęć. Dobrym momentem na jego przygotowanie będzie przegląd literatury. Rada czwarta. Próbuj wychwytywać wyszukane słowa. Odwiedzając lekarza, nie powiemy raczej, że czujemy zintensyfikowany ból w lewym uchu.
Powiem po prostu, że boli nas lewe ucho lub że ból w nim coraz jest bardziej nasilony. Tak samo nieuzasadnionych oskarżeń, jakie pani z dziekanatu kieruje pod naszym adresem, nie nazwiemy raczej czystą aberracją, a jedynie bezzasadnym zarzutem lub po prostu dziwnym wymysłem. W języku mówionym rzeczywiście unikamy takich górnolotnych i wysoce elokwentnych słów. I ostatnia, rada piąta, sprawdzaj synonimy. W trakcie pisania tekstu naukowego może okazać się, że niektóre słowa pojawiają się zdecydowanie częściej od innych. O tym, że warto unikać powtórzeń, wiemy już w zasadzie od czasów pisania wypracowań na wcześniejszych etapach nauki. Na pewno zapunktujemy w oczach naszego czytelnika, kiedy zamiast powtarzania jednego słowa, zastąpimy je czasem jakimś zgrabnym zamiennikiem. Z pomocą przychodu tutaj słowniki i wyrazów bliskoznacznych. W sposób bierny możesz znać naprawdę całą masę słów. Kluczem do skutecznego poszerzania słownictwa jest jednak realne zastosowanie nowo poznanych terminów w mowie i piśmie. Mam nadzieję, że po tym filmie kultura słowa wydaje się Wam trochę bliższa. Dziękujemy za uwagę i słyszymy się za tydzień.